Witam was wszystkich, z tej strony to ja, Hatso Mavrik. Jak już pewnie słyszycie, z nowym mikrofonem. 40 zł, moi drodzy, ale według mnie było warto. Jest to mikrofon zwykły, jest to mikrofon stojący. Jak dildo, można powiedzieć. I jaki jest jeden jego problem, że się muszę kurwa nachylać nad nim, jakbym za przeproszeniem na sraniu był. Nie no, oczywiście żartuję. Znaczy nie no, dobra, muszę się nachylać, tak, ale nie płaczę. Jak bym nazwał ten mecz? Random USAS mecz, na przykład. W połączeniu z bronią, którą jak podniosłem, to myślałem, że za przeproszeniem dostanę dosyć dużego i obfitego wytrysku. Zobaczycie zresztą, co to było. Jak widzicie, USAS. Według mnie najlepszy shotgun. Aktualnie... Co do niego zbieram? Zbieram do niego zasięg, żeby ta broń była jeszcze silniejsza, jeszcze lepsza. Tu oczywiście... To był strasznie randomowy mecz, moi drodzy. Po prostu wbiłem sobie na meczyk z USAS-em, mając nadzieję pogrania troszkę bardziej. Więc tak naprawdę FMG9 Akimbo było tak na wyraz, można powiedzieć. I przyznam wam, że shotgun robi damage. Jak widzicie, tutaj mam do tego USAS-a tylko i wyłącznie uchwyt, kamo czekoladowe. Jak widzicie, pakiet wsparcia tak samo. Dlaczego gram na pakiecie wsparcia? Ponieważ według mnie, niestety, ale na shotgunach, przynajmniej w tamtym meczu, bo po tym meczu od razu zmieniłem sobie na pakiet specjalist tego shotguna. I po tym meczu naprawdę... Tak postanowiłem, no co się będę tutaj oczywiście wydurniał. Tu muszę przyznać, że troszkę przekampiłem, ale jest jedna rzecz, która mówi dobrze, że to zrobiłeś. Dlaczego? Ponieważ jest to dominacja. Jest to dominacja z użyciem obu broni, które dostałem. Niestety, tak to jest. Czasami trzeba Akimbo też użyć. Nawet jak się ma amunicję. Ale wynik i tak będzie dosyć dobry, a poza tym... Nie chcę o tym tutaj mówić, tylko o broni, którą podniosę. Czy wam już spoilerować, czy poczekać, aż ją podniosę? Poczekam, aż ją podniosę. I na samym początku, bo... Tak, no dokładnie, poczekam, aż ją podniosę. Na samym początku, moi drodzy, jak tam wam idzie w szkole, że tak się spytam? Takie może pytanie trochę z dupy, ale zbliża się powoli koniec roku. Zbliża się też to, że jak wystąpi koniec roku, to ja oczywiście będę mógł nagrywać... Naprawdę zagrajmy, naprawdę będę mógł wszystko inne nagrywać, bo będę miał po prostu czas. Zacznę od nowa robić Penumbrę. W celu oczywiście dokończenia, nagrania ogólnie i dokończenia. Bo ja ją chyba zrobię na nowo. O, i to jest właśnie ta broń. I tak jak się właśnie was pytam, no... Jak tam wam idzie w szkole, jak się tam czujecie, jak tam... Ogólnie u was, czy macie jakieś zagrożenia, kto wie? Ja mogę wam się przyznać czystą kartą, że aktualnie mam zagrożenie z niemieckiego. Du hast. Pięknie zarwałeś gościu w ryj. Naprawdę. Bellissimo, bellissimo. Al dente. Z niemieckiego, z matematyki, ponieważ nie jestem matematykiem za nic i najpewniej z chemii. Niestety. Z chemii też. Ale chemię mam nadzieję poprawić i będzie gites. Masakra. I w ogóle też jakie wasze są na przykład najmniej ulubione przedmioty, bo mi właśnie te, które wam wymieniłem. Niemieckiego nienawidzę. Matmy nienawidzę tym bardziej, chemia to już jest w ogóle masakra. I wow, no po prostu wow. I o jakiej broni chciałem z wami pogadać? Mianowicie jest to MK14. Jest to broń, którą po tym meczu dosłownie pokochałem. Pokochałem naprawdę, chciałem mieć z nią dzieci. Wiele, wiele małych broni, takich pięknych dzieciaczków, które bym mógł wychowywać oczywiście w czasie. Jak widzicie tutaj podniesione MK randomowe 14 ma tłumik. Czy to jest dobry wybór? Nie wiem, wydaje mi się, że jednak celownik byłby o wiele lepszy. I patrzcie. Patrzcie. Dlaczego ja mówię patrzcie, a nie patrzcie? Ciekawe. Nie, tak naprawdę chujowe, ale niech będzie, że ciekawe. I oczywiście nowoczesny UAV, a nie BSP, jak tutaj piszę, bo BSP to jest bardzo słaby pedał. Patrzcie, nawet ta broń nie musi trafić przeciwnika, żeby go zabić. Nie no, tutaj oczywiście to są problemy teatru. The theater. Oczywiście bombowiec steel, to co kochamy wszyscy.
Oczywiście. A dlaczego ja ciągle mówię oczywiście, lol? Ale ostatnio właśnie Mr. Siedlo mi napisał piękną prozę wręcz, niczym Kochanowski, wiele ofiar bywa, na temat tego, jak nienawidzimy EMP, jak nienawidzimy oczywiście bombowców Stealth, ale kurde, no, musiałem tego użyć, nie? No wiecie. Bo po prostu taki mózg był straszliwie mocny. I naprawdę, naprawdę, ja oczywiście to nie ogarnięcie, ale tak jak mówię, ja wróciłem do szkoły, to jest masakra. Jeszcze jakieś demoniczne, dziwne rzeczy mamy robić niby w tej szkole, ale nie wiem, czy to będę robił, czy jutro w ogóle pójdę do niej. A więc znowu powiedziałem, a więc przyzwyczajcie się. MK14 jest zajebistym badassem, 2-3 strzały gościu pada na spokojnie, bez żadnych problemów. W połączeniu z USAS-em daje nam to, że zacząłem używać perka przesąd. Zauważcie, jak to tnie. To jest tylko tłumik, więc bez tłumika to działa o wiele, ta broń działa o wiele lepiej. Jest taka silna, że to jest ja pierdziele. EMP wbite. Szczerze, to wam powiem, że nawet bym się pokusił. Znaczy tu oczywiście, gdybym nie zginął, bo ja wiem, dlaczego ja nie wbijam Moaba. Po pierwsze dlatego, że nie potrafię, ale po drugie, ja się za bardzo wysuwam, ja powinienem grać troszkę ostrożniej według mnie i ja nawet sam to wiem. Tutaj zobaczcie, moja podróż, mówię, kurwa, tam leży TMK-14, podniosę je, muszę go podnieść, ale z drugiej strony myślę sobie, zobaczymy, może tu jeszcze jedno będzie i tu chyba jedno jeszcze było. I mam jeszcze inny mecz, w którym grałem zdecydowaną większość USAS-em, ponieważ MK-14 w następnym meczu, który miałem, z niego nie będzie komentarza. To... Ach, jakoś taki ten mecz. Lol, jak on tam... Lols. Jakiś ten mecz taki był słaby dla MK14. MK14 nie ma czasami za dobrych meczy, ale... Zazwyczaj. W jakieś 90% meczy to są dobre mecze MK14. USAS-em z zasięgiem tutaj bym tego kolesia elegancko zdjął. I zostało mi jeszcze chyba 3 poziomy tej broni. Więc no... Będę wbijał. Nie chcę tej broni mieć na złoto, ponieważ ten shotgun, według mnie shotgun na złoto, to wiecie, aimbot tu oczywiście mi się włączył. Mam też jeden taki mecz ACR-em. Miałem raz taką sytuację ACR-em. Widzicie, ja to wiem, że tam jest gościu. No i tu, i widzicie tą akcję, patrzcie. Gościu tam był, wiedział, że ja tu jestem. I jakoś randomowo jakiegoś ziomu przyszedł, to wyskoczył. Tu za mną, a widziałem to. Fuck. Akimbo, no i widzicie, dlaczego, dlatego ja też używam Akimba. Ja to już o tym mówiłem, że gracze psują grę. Ja tu zabiłem może 2-3 osoby tym Akimbo, a oni biegają cały mecz z tym, więc... Tak samo z tym kampieniem. Jak ja sobie na chwilkę przysiądę, tam siedział gościu. Jak ja sobie tam na chwilkę przysiądę w jakimś rogu, to... Patrzcie, jak... Bo on w ogóle nie ogarniał. On miał chyba MK14, czy jakieś inne gówno. Stryk, i patrzcie, i... Isu, myślę sobie, no i wybuchnie te Isu, no i wybuchnie, i chuj. A to nie! Moje jest. Chyba nikogo nie zabiło, chociaż nie wiem, zobaczymy. A więc tak. MK14... Jezu, ja mówię strasznie nieogarnięcie w tym odcinku. Boże. Wow, miałem po prostu masakra, ale... Strasznie dzisiaj padnięty jestem, a chciałem coś już nagrać. I jeżeli chodzi o MK14 ogólnie, świetna broń. Polecam używanie z USAS-em, ponieważ USAS macie na bliską odległość, elegancko sobie możecie nią pokierować. USAS oczywiście z zasięgiem. Na stówę musi być zasięg, moi drodzy, bo jak nie ma gdzie zasięgu, to będzie to ssało. Więc polecam wam wbijanie tego zasięgu. To oczywiście Semtex chciałem rzucić w niego. Niestety, nie trafiłem. I tak, co tam dalej? Właśnie, no USAS na bliską odległość jest silny, z zasięgiem jeszcze silniejszy. A MK14 jest na daleką odległość i tak naprawdę na bliską też dosyć silny. 1992, nie pamiętam tych lat, bo się jeszcze wtedy nie urodziłem, ale punkty mogą być. To nie jest tak samo, jakby na przykład było 19 w kodzie 4, chociaż kod 4 to kod 4. Tu ACR, który ma aimbota. Powiem wam, ja miałem 3 kile ACR-em zaliczyłem, że wszystkie strzały padły na głowę. Nie wiem w ogóle, jak to było możliwe. A więc tak. A więc nie. Masakra, moi drodzy. Przepraszam was za takie nieogarnięcie dzisiaj. Ale wynik 27-14. Nie o wynik mi chodziło, tylko o MK14, które było naprawdę dosyć badassowe. Jest dosyć badassowe, jest nadal dosyć badassowe. I według mnie jest nawet lepsze niż Type 9.5, ponieważ Type'em, żeby kogoś zabić, to trzeba mieć większego skilla. Tutaj po prostu klikacie i na 2-3 strzały gościu pada. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że mikrofon się sprawdził.
Piszcie oczywiście w komentarzach, co uważacie o tym mikrofonie, co uważacie o tym gameplayu. Wiem, że był nieogarnięty. Przepraszam was za to. Postaram się następcy zrobić już lepszy. Najpewniej jutro może nakręcę. Albo później. Zobaczymy. Więc ja się z wami żegnam. Do usłyszenia, zobaczenia i tych innych rzeczy. Narka.